Cześć kochani, z tej strony Sylwia Lipka z kanału Syla na co dzień i witam Was ponownie na moim kanale w kolejnym filmie. Zaczynamy! Szczęśliwego nowego roku! 2023. Pamiętam zawsze, jak zmieniał się rok i wracałam do szkoły, to ciężko mi było zakapić to, że jest nowy rok i zawsze popełniałam błędy w pisaniu dat. Mnie też tak macie, ale na szczęście teraz ja już nie mam tego problemu, bo nie piszę w zeszycie, ale to wciąż jest nieprawdopodobne dla mnie, że jest 2023. Jak ja chodziłam do szkoły, to jeszcze była jedynka z przodu, w sensie nie, że tysiąc, ale że 2011. Ale w każdym razie wczoraj byłam na Sylwestrze, spędziłam go z Dominikiem i z Pawłem, z moją kuzynką, z chłopakiem i dwoma koleżankami, fajnie było. Bardzo się cieszę, że w takim miłym towarzystwie po prostu zaczęłam ten nowy rok z najbliższymi i pokładam w tym roku naprawdę takie głębokie, głębokie nadzieje. I właśnie postanowiłam wczoraj w ogóle iść na tą imprezę ubrana w nowych rajstopkach oczywiście, w nowej sukience, w której jeszcze nigdy nie byłam i w nowych bucikach. I mówię, nowy rok, nowa ja. I tak właśnie weszłam i w tych butach oddałam, nie wiem, 15 cm, w każdym razie dużo. Przeczekałam w nich aż do tego, aż się nowy rok zaczął. Mówię, wejdę. Będzie, wytrzymam. I było super, w ogóle kocham te buty, jak serio. Będę w nich chodzić na maksa dużo, na różne eventy i tak dalej. Fajne są. I jak powiedziałam, to taka Nikola była tak projektantka, powiedziałam jej, że mam buty z Black Friday, z Bershki, to ona nie wierzyła mi i ja mówię, mój Jezu, jest taka, jestem właśnie znaleziskowa. Ale w każdym razie, czy mam postanowienia noworoczne? Właściwie to trochę mam, ale nie wiem, czy ja lubię tą metkę postanowień noworocznych, dlatego że one często po prostu się kończą na styczniu, więc nie chcę tak o nich myśleć najzwyczajniej w świecie. Zaczynałam te moje nowe przyzwyczajenia tak mniej więcej już miesiąc, dwa, trzy wcześniej. Tak się do tego przygotowywałam i teraz mam zamiar naprawdę się do tego przyłożyć. Na pewno bym chciała chodzić do mnie na bieżnię, bo wiecie, mam bieżnię w domu. Chciałabym na nią chodzić. Nie chcę mówić, że codziennie, chociaż chciałabym codziennie, ale tak przynajmniej trzy razy w tygodniu by było fajnie. Więc to jest jeden z takich pierwszych moich postanowień noworocznych. Mam też taką matę do ćwiczenia, więc rozciąganie akurat chciałabym robić codziennie. Muszę to zrobić. Jak dzisiaj to zrobię, to wiecie, to się uda. Cieszę się, że przed nowym rokiem udało mi się postanowienia z moimi zwierzątkami spełnić, szczególnie z Piratkiem, bo nie wiem, czy wiecie, Piratek był troszeczkę grubiutki. Nie chcę tego mówić, ale to po prostu wiecie, pomeraniany są bardzo małą rasą, taką miniaturową, jak sama nazwa mówi, szpis miniaturowy. I Piratek trochę urósł, ważył 4,5 kg, więc trochę dużo, jak na miniaturową rasę. Ale słuchajcie, odkąd mam królika, czyli przez ostatnie pół roku bardzo pracowałam nad wagą Piratka. Udało nam się schudnąć Piratka o 700 gram, z czego jestem bardzo, bardzo dumna. Odkąd właśnie zrzucił te gramy w swoim ciele, jest o wiele bardziej żywy, więcej się rusza, ma więcej siły i przede wszystkim jest taki bardziej przyjazny, bo rzeczywiście to już było troszeczkę niezdrowe. Piratek w tym roku już będzie miał 6 lat, Marvel będzie miał 3, a Marvel nadal jak szczeniak, Piratek zresztą też, więc trzeba po prostu dbać o to zdrowie zwierzaczku. I to, co zrobiłam, to po prostu oczywiście spacerki. Tutaj na ogrodzie non-stop wychodzą, to oczywiście, że tak, ale chodzimy też na pola za domem. Ale to, co było najważniejsze u Piratka, to zdecydowanie dieta. Odkąd mam królika, to daję zwierzętom jeść o danych porach dnia, dlatego że inaczej mój królik zabiera psom jedzenie. I wcześniej było tak, że psy miały zawsze jedzenie w misce i teraz tak nie jest. Teraz jest tak, że dostają tylko o danych porach dnia i też ukróciłam smakołyk dla piesków. I to tak srogo, bo wcześniej naprawdę dużo je dostawały, jak tak sobie pomyślę. I właśnie dzięki temu Piratek jest dużo zdrowszy i bardzo się z tego powodu cieszę. Mam jeszcze inne postanowienia noworoczne. Takie, o których Wam mogę powiedzieć, to zdecydowanie oczywiście muzyka. Jutro do mnie przyjeżdża Koder z Dominikiem, przyjeżdżają, będziemy robić muzę. Bardzo się cieszę z tego powodu. Ola Boga, chyba jutro. Jak nie, to pojutrze. Ale w każdym razie bardzo, bardzo niedługo do mnie przyjeżdżają. Będziemy nagrywać dużo piosenek. Już mamy kilka gotowych i będzie dużo muzyki. To nie będzie tak jak w tamtym roku, czyli że cztery piosenki, ale na pewno naprawdę będzie sroga dawka muzyki, bo też widzę, że lelele Wam się spodobało, bo mam swoje statystyki na Spotify'u i wiem, że słuchacie, co mnie bardzo, bardzo cieszy, no i chcę nad tym pracować. To jest moja największa miłość, moja największa pasja. Są też takie niby postanowienia, o których nie chcę mówić tutaj, ale ten rok będzie takim rokiem zmian, wspinania się do góry i mam nadzieję, że będzie rokiem sukcesu.
zobaczymy. No i właściwie tego też Wam życzę w tym nowym roku, żeby wszystko szło po Waszej myśli, żebyście się wzbijali do góry, spełniali swoje marzenia, otaczali się wartościowymi ludźmi, takimi, na jakich zasługujecie, i żebyście byli wolni od stresu, wolni od niepowodzeń. Trzymam kciuki za Was, Wasze szczęście i Wasze spełnianie marzeń w tym 2023 roku. A dzisiaj będzie chyba taki bardziej chillowy dzień. Jest u mnie mój chłopak, będziemy szli na taki fajny spacerek z moimi zwierzaczkami, zjemy coś dobrego, ale ogólnie tak miło, ale skromnie. A Wy możecie pisać w komentarzach, jakie są Wasze postanowienia noworoczne. No i widzimy się jutro na moim kanale, jak zawsze, więc do zobaczenia, kochani. Pora! Kiedy już byłem pewien, spadają mi się, a razem z nimi ja opadam sił jak natura, kiedy znowu przyjdzie jesień. Powiedz mi, która dziewczyna...